Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców sierpnia. Jest ich niewielu, ale uwierzcie mi, są to naprawdę świetne kosmetyki. I zaczynając od pierwszego z nich, jest to krem Pharmacerist Sun Protect 50+, hydrolipidowy krem, łagodzący krem ochronny do twarzy. Jest to do skóry wrażliwej, delikatnej i problemowej. Ten krem wygląda tak. Ja ten krem dostałam od koleżanki. Jest to mój pierwszy krem, który używałam z bardzo wysokim filtrem do twarzy. Świetnie ten krem sprawdzał się pod makijaż. I jak tutaj jest napisane, że jest do delikatnej, wrażliwej i problemowej, powiem Wam szczerze, że ja po tym kremie nie miałam żadnego rodzaju wyprysków. Po prostu nic się nie działo, on mnie nie zapychał, świetnie współgrał z podkładem, który Wam również dzisiaj pokażę. Ten krem naprawdę sprawdził się rewelacyjnie i powiem Wam szczerze, ja nigdy w życiu nie używałam kremu z filtrem do twarzy i mogę powiedzieć, że po tych wakacjach, mimo tego, że tak naprawdę bardzo mało się opalałam te wakacje, ale jednak wystawiałam tą twarz na słońce, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że pierwszy raz moja twarz nie będzie w tak dużej ilości przebarwień, jakie miała zawsze po wakacjach. Po opalaniu ten krem sprawdził się rewelacyjnie. Jak już wspomniałam, świetnie współgrał razem z podkładem, który używałam, bardzo delikatnym podkładem. I pięknie się wchłaniał, nie ściągał w żaden sposób, nie zostawiał tłustej jakiejś powłoki. Pięknie się wchłaniał i jednocześnie chronił moją buzię przed promieniami słonecznymi. Nie znam ceny, ponieważ ten krem dostałam od koleżanki, ale jest rewelacyjny i z czystym sumieniem Wam go polecam. Jeśli jedziecie gdzieś na wczas, nawet gdzieś w ciepłe kraje, bardzo serdecznie polecam wszystkim osobom, które mają problemy z twarzą typu trądzik, cera mieszana, to ten krem naprawdę nie zrobi Wam krzywdy na twarzy. Jeśli już o tym podkładzie mowa, jest to podkład Oxygen Boots Foundation z Oriflame. On wygląda tak, ma 30 ml bodajże, tak. I ja powiem szczerze, że ja pierwszy raz zamówiłam w Oriflame taki podkład. I powiem Wam szczerze, to jest w ogóle dotleniający podkład w płynie. I ja, kiedy pierwszy raz go użyłam, miałam uczucie w ogóle, że mam taką, tak jakbym założyła zmrożony podkład na twarz, bo jak się później doczytałam pod spodem, tutaj jest taka informacja po polsku, że ma się takie odczucie lekkiego mrowienia. I tak właśnie ten podkład działał, miał takie delikatne mrowienie, ale jednocześnie był taki odczucie takiego lekkiego chłodu. Oczywiście nie daj Boże, jakby się ten podkład którejś z Was, jakbyście miały ochotę go kupić, dostał do oka, bo było po prostu coś tak niesamowicie nieprzyjemnego, że nie polecam. To mrowienie po prostu czuło się na gałce ocznej, ale podkład rewelacyjny, bardzo fajny, lekki. Myślę, że na właśnie w porę taką wiosenno-letnią idealny. Ja zakupiłam już drugą taką buteleczkę, którą powinnam Wam pokazać w holu kosmetycznym, ale dzisiaj już mówię o tym, więc nie będę o niej już wspominać, żeby zostawić miejsce dla innych produktów. Uważam, że jest genialny. Wcale nie jest to podkład jakiś taki mocny, ciężki, bardzo delikatny i fajnie naprawdę, nie wiem czy dotleniający, bo nie wiem jak się ma jakieś odczucia dotleniające, ale ma fajne, lekkie, chłodzące, mrowiejące odczucie na twarzy człowiek, więc naprawdę jest rewelacyjny. Cena gdzieś około 20 zł. Również jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, niekwestionowanym ulubieńcem w ogóle chyba całych moich wakacji, gdybym miała nagrać ulubieńców wakacji, byłby to krem antybakteryjny matujący siarkowa moc, o której już wcześniej mówiłam, kiedy robiłam recenzję tego kremu i kosmetyków Barba. Jest to rewelacyjny krem. Słuchajcie, jeśli oglądacie moje filmiki, już wcześniej widzieliście, kiedy był nagrany filmik o kosmetykach Barwa. Ja zużyłam go naprawdę, dosyć dużo go już zużyłam, ale on mi już starczył, naprawdę już mam go gdzieś, nie wiem, już prawie pół roku i jest genialny. Ja stosowałam ten krem tutaj na policzki i tutaj w te miejsca, gdzie ta twarz mi się bardziej świeciła i uwierzcie mi, ten krem nie zawiódł mnie ani razu i po prostu
mam wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, jestem przekonana o tym, że kondycja mojej skóry po tym kremie bardzo się poprawiła. Te pory, które były rozszerzone, dosyć znacznie się zmniejszyły i naprawdę nie ma żadnego świecenia po tym kremie. Ten krem jest rewelacyjny, świetnie wydajny krem. Polecam Wam go bardzo serdecznie i wiem, że jest do kupienia w sieci sklepów Rossmann. To jest jeden z wydajniejszych kremów, jakich kiedykolwiek w życiu miałam i naprawdę pomagający. Wyprysków żadnych po tym kremie nie mam i świetnie matuje. Chociaż na początku miałam takie wrażenie mocnego ściągnięcia, ale naprawdę trzeba się przyzwyczaić do tego kremu. Rewelacyjny, polecam Siarkowa Moc. Przedostatnia rzecz jest to szampon. Szampon jajeczny do włosów rozjaśnionych i farbowanych z firmy Joanna z apteczki Babuni. Szampon kosztował 6,20. Ja go kupiłam w zwykłym kiosku, słuchajcie. I po prostu chciałam spróbować. W ogóle pierwsze oczywiście co, to skierowałam się zapachem tego szamponu. Ten szampon jest po prostu genialny. Ja wcześniej używałam tylko z tej serii że to była jakaś maseczka do włosów, ale ten szampon sprawdził się rewelacyjnie. Pięknie pachnie, pięknie myje włosy. Włosy są naprawdę w świetnej kondycji. Ja chciałam Wam pokazać w holu kosmetycznym, który mam zamiar nagrać dla Was lada dzień, szampon, który kupiłam i to jest szampon Sajos. I powiem Wam szczerze, że za ten szampon Sajos zapłaciłam 16 zł, prawie 17, a za ten szampon zapłaciłam 6,20 i po prostu ten Sajos jest w ogóle masakrycznie okropny, w ogóle nie pieniący się szampon i nie myjący w ogóle moich włosów, a ten szampon sprawdził się rewelacyjnie, włosy są w bardzo dobrej kondycji i myślę, że do włosów takich rozjaśnionych, farbowanych sprawdził się rewelacyjnie i myślę, że będę go kupować przez jeszcze dłuższy czas, bo jest naprawdę genialny. Jak już wspomniałam, myje bardzo dobrze i włosy przepięknie pachną, mimo tego, że tu jest napisane, że zawiera ekstrakt z żółtka i kiełków pszenicy, ale naprawdę jest świetny, polecam Wam go, tym bardziej, że cena jest też bardzo fajna, 6,20, super szampon. I ostatni mega, w ogóle mega, jeśli chodzi o produkty w sierpniu. Ten produkt również miał się znaleźć w holu kosmetycznym, ale niestety znalazł się, a raczej niestety znalazł się w ulubieńcach sierpnia i jest to maskara Flash Lash Maximum Volume Mascara Extra Black i jest to maskara polskiej firmy Vibo. Ona wygląda tak, kosztuje niecałe 9 zł w Rossmanie i powiem Wam szczerze, że ta maskara to jest w ogóle hit nad hitami, jaki kiedykolwiek miałam. Kupiłam sobie kilka dni temu z firmy Avon nową maskarę i powiem Wam szczerze, że ta maskara jest okropna. Owszem, przy dłuższym tuszowaniu tych rzęs jakiś efekt się uzyskuje. Tutaj, słuchajcie, pokażę Wam jakaś szczoteczka. Jest bardzo fajna, gęsta szczoteczka. Rewelacyjnie mocno tuszuje się rzęsy tą maskarą. Jest świetna, naprawdę jest to bardzo czarny tusz do rzęs. Ja, jeśli mam być szczera, myślę, że to będzie przez najbliższy czas mój numer jeden, jeśli chodzi o tusze do rzęs, bo jest naprawdę genialny. Wszystkim, którzy jeszcze nie używali, wszystkim tym kobietom, dziewczynom, które mnie oglądają, a nie używałyście tego tuszu, z czystym sumieniem polecam Wam ten tusz, bo jest naprawdę rewelacyjny i myślę, że nie będziecie zawiedzione, jeśli go kupicie i będziecie używały, bo naprawdę, tu mamy co prawda napisane efekt sztucznych rzęs, jest to możliwe do uzyskania, ale przy naprawdę bardzo długim tuszowaniu rzęs. Kochani, i to wszystko, jeśli chodzi o ulubieńców sierpnia, naprawdę są to moje ukochane produkty. Przepraszam Was, że do tej pory nie pojawiły się wyniki rozdania, ale zaraz pod filmikiem będziecie mieli link do mojego bloga i na tym blogu będą wyniki tego konkursu, tego mini rozdania. Zapraszam Was już do kolejnego filmiku, w którym również będzie mini rozdanie i również wiele innych niespodzianek, ale to już w kolejnych filmikach. Dziękuję Wam za uwagę. Teraz na sekundkę się odwrócę. Tak, nie wiem czy to widać, ale już zachodzi słońce. Nie mogłam nagrywać w ogóle, nawet żebyście widzieli te słońce. To słońce już zaszło, bo po prostu tak niesamowicie świeciło, nie było widać mnie. Wieje niesamowicie na plaży. Dzisiaj jest 1 września. Wszystkim tym, którzy idą do szkoły w poniedziałek, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
I do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku i zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego filmiku. Będzie mini rozdanie, a wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwiązaniem mini rozdania z poprzedniego filmiku, zapraszam na mój blog. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa!